Dzień dobry, nazywam się Michał Mikulski. Od 10 lat z niektórymi z Państwa słyszymy się, spotykamy się codziennie w Radiu Złote Przeboje, w programie Co jest grane. Dziś w ramach akcji Samońskie Czytanie, bardzo dziękuję zresztą za zaproszenie, w ramach akcji Samońskie Czytanie przeczytam Krecika. To właśnie ta bajka. Myślę, że wielu bardzo dobrze znana, na pewno moim dzieciom. Czytam ją co dwa tygodnie albo co trzy tygodnie. I wspominam też swoje dzieciństwo, w którym krecik również był obecny. Gdzieś daleko z dala od zgiełku, dymu i śmieci, gdzie czyste jasne słońce świeci na niebie, a każdy poranek lśni kropelkami pachnącej rosy, rozciąga się wielki las. Śpiewają w nim ptaki, latają barwne motyle i mieszkają zwierzęta, które mają tu wszystko, co jest potrzebne do życia. Bez nich las byłby pusty i smutny. Jeśli na polanie spotkasz krecika, Wystarczy chwilę poczekać, aby zaraz pojawił się tu jeż z zajączkiem. Jeśli zobaczysz jeża, na pewno gdzieś w pobliżu będzie zajączek albo krecik. Bo krecik, jeż i zajączek to trójka od dawna nierozłącznych przyjaciół. Kiedy są razem, niczego się nie boją i jest im dobrze. To oni właśnie. Pewnego ranka krecik z jeżem jedli na śniadanie smakowite poziomki i czekali na zajączka, który gdzieś się zawieruszył. Nagle las jakoś dziwnie zaszumiał. Zakołysały się wszystkie gałęzie, wypłoszyły tysiące ptaków, które bezładnie zaczęły latać wśród drzew. Przyjaciele pomyśleli, że może nadchodzi zwykła burza, lecz po chwili poznali, że to coś zupełnie innego. Ziemia zaczęła coraz silniej drżeć. Co to może być? Jerz położył się na mchu i przycisnął łóżko do ziemi. Posłuchaj, co to za dziwny hałas, powiedział do krecika. Wcale mi się to nie podoba. Rzeczywiście. Spod ziemi dobiegało głuche dudnienie, które coraz bardziej zbliżało się do nich. Z pobliskiego mrowiska wyroiły się przestraszone mrówki i zaczęły szybko uciekać. Za nimi swym ślimaczym tempem posuwał się winniczek. Uciekajcie stąd, szybko, zawołał do przyjaciół. Sójka powiedziała, że coś strasznego wali się na nas. Musimy poczekać na zajączka wyjaśnił Krecik. Na pewno będzie nas tu szukał. Zostali na miejscu i z niecierpliwością wyglądali trzeciego przyjaciela. Wreszcie pojawił się. Co sił w nogach pędził wprost na nich. Jednym susem przeskoczył zarośla i ukrył się w nisko położonej dziupli, gdzie miał mieszkanie. Co mu się stało? Przestraszył się Jerz. Zachowywał się, jakby w ogóle nas nie znał. Zdziwił się krecik. Musimy pójść do niego. Zapukali w pieni drzewa. Zajączku, to my, co się z tobą dzieje? Zajączek ze strachem wysunął z dziupli czubek nosa. Po, 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 po Poczekajcie, zaraz zo, zo, zobaczycie, jąkał się, pokazując przed siebie. Pa, 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 patrzcie, to już się do nas zbliża. Widok był naprawdę przerażający. Drzewa jedno po drugim padały na ziemię jak podcięte ogromną kosą. Wielkie maszyny z jazgotem sunęły przed siebie, niszcząc wszystko, co stało im na drodze. W trawie mignęła wystraszona myszka z gromadką małych. Czemu tu stoicie? zapiszczała. Czekacie aż te potwory nas połkną? Ale nasi przyjaciele tylko bezsilnie przyglądali się, jak na ich oczach las zamienia się w smutną porębę. Od zgiełku silników i wycia pił huczało im w uszach. Kiedy upadło ostatnie drzewo, nieprzyjemne dźwięki powoli zaczęły się oddalać. Aż ucichły zupełnie. Nagła cisza wydała się zwierzątkom jeszcze groźniejsza niż dotychczasowy ogłuszający hałas. Wszędzie, dokąd sięgał wzrok, panowała przygnębiająca pustka. Pozostały tylko pniaki, niestety martwe pniaki, które jeszcze rano były pełnym życia lasem. Stare drzewo, w którym mieszkał zajączek, też zmieniło się w pniak. Zostaliśmy tu zupełnie sami, odezwał się krecik. Zajączek opuścił uszy i zaczął płakać. Przestań beczeć, to nic nie da, uspokajał go krecik. Dopóki jesteśmy razem, nic złego nam się nie stanie. Zaledwie nasi trzej przyjaciele trochę się, uspokoi, trochę się uspokoili, gdy na porębie pojawiły się nowe maszyny, które zaczęły wywozić ścięte drzewa. Gdzie teraz ukryjemy się przed deszczem? Gdzie będziemy się bawić w chowanego? Gdzie znajdziemy cień podczas upału? Lamentowały zwierzęta, a na wspomnienie zniszczonego lasu same łzy cisnęły im się do oczu. Nagle usłyszeli warkot silnika, tym razem dobiegający gdzieś z góry. Znowu tu są zawołał Zajączek. A w dodatku nauczyli się latać. Musimy się ukryć drżącym głosem powiedział jeż. i zwinął się w kłębek. Bądźcie cicho może nas nie zauważą. Ee, nie ma się czego bać stwierdził Krecik. Przecież to tylko śmigłowiec, który już kiedyś latał nad naszym lasem. W tym momencie maszyna wylądowała, a jej silnik zamilkł. Kto przyleciał śmigłowcem? I co było dalej? Na tym skończyliśmy. Jeśli macie w domu krecika, a myślę, że rodzice na pewno mają, warto dokończyć swoim dzieciakom. Pozdrawiam, do usłyszenia po pandemii, ale także w trakcie pandemii o nieco innych porach. Słyszymy się w radiu Spotę Przeboje. Michał Mikulski, dobranoc.